Mieszkańcy kilku bloków w Lipce na początku października dostali pismo informujące o podwyżce opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Wzrost wyniósł ponad 100%. We wspomnianym piśmie zarządzający spółdzielnią poprosili też o wpłacenie na konto dodatku węglowego. I ten zapis najbardziej zbulwersował część mieszkańców. Zrobili między sobą zebranie w spółdzielnia. Był prezes, byli tam ci, no. Zrobili podwójną podwyżkę i jeszcze te pieniądze, które myśmy otrzymywali, te 3000, że my jeszcze mamy oddać te pieniądze. Z jakiej racji? Z jakiej racji my mamy oddać, jak my mamy 1300 zł za mieszkanie? To się w głowie nie mieści. Spółdzielnia, jak tłumaczy jej prezes, dodatek węglowy chciała przeznaczyć na obniżenie czynszu, a otrzymane pieniądze wydać na zakup węgla. Tam jest prośba tylko, kto może i kto zaliczki wpłaci. To nie jest wymóg, to nie był najlepszy pomysł, ale już od nikogo nie wymagamy, żeby to wpłacili. To była tylko prośba. Prośba wobec części mieszkańców była skuteczna, bowiem otrzymany dodatek 3000 zł wpłacili na konto spółdzielni. Kontrowersyjna prośba nie jest jednak jedynym zarzutem mieszkańców wobec spółdzielni. Lokatorzy bloków skarżyli się nam także na niską temperaturę panującą w mieszkaniach. A z grzaniem to są problemy. Tu jest zimno, że tak jak ja to chodziłem do tej pory dzisiaj rano, takie są letnie. A tak to oni nie grzeją, pomimo tej podwyżki dalej. I w mieszkaniach jest, kurczę, chłodno. Niezależnie od temperatury, a już jak słońce zobaczą, to wszystko wyłączają, nic nie grzeją. Tragedia, tu nie można z nimi dojść do porozumienia. Na ten zarzut prezes spółdzielni odpowiada, że ludzie w tej kwestii są podzieleni. Część uważa, że nagrzanie jest zbyt ciepło na dworze, a druga twierdzi, że niezależnie od pogody, kaloryfery o tej porze roku powinny być ciepłe. Prezes w rozmowie z nami zapowiedział, że od niedzieli w kaloryferach popłynie ciepła woda. Sprawdziliśmy, w mieszkaniach jest ciepło.